Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Narodowym Forum Muzyki. Dzisiaj jest, myślę, że bardzo ważny moment. Chcieliśmy Państwu przedstawić program 53. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wrocławia Kansas. Właściwie Państwo już macie w teczkach te programy. Myślę, że zdążyliście się Państwo z nim zaznajomić. I chciałbym w imieniu szefa artystycznego festiwalu oraz własnym zaprosić, a za Państwa pośrednictwem wszystkich melomanów, wszystkich tych, którzy bywają bądź będą chcieli przyjść na koncerty festiwalowe właśnie na festiwal w roku 2018. Chciałbym podziękować za, myślę, że fascynującą przygodę, jaką mieliśmy przy śledzeniu procesu całego powstawania programu tegorocznej edycji festiwalu, więc wszystkim rozmową, dyskusją, szkicą najpierw, które szef artystyczny nam przekazywał. To była pasjonująca przygoda również dla nas. Chciałem podziękować zespołowi Joli Gelari, Oliwii Greli, naszym menadżerom, które w tym procesie również uczestniczyły bardzo, bardzo aktywnie. No i tak dochodzimy do tego, bo mamy program. Mamy program festiwalu. Może teraz sobie usiądę. W materiałach znajdziecie Państwo tekst Antoniniego odnoszący się do tego programu. Myślę, że bardzo warto się z nim zapoznać. Są to pewne, jak zwykle, tylko dość ogólne sugestie czy myśli formujące linię programową tegorocznego festiwalu. Resztę pozostawiamy Państwa intuicji, inteligencji, Państwa dociekliwości, wrażliwości na poszukiwanie treści związanych z tytułem tego festiwalu bądź niezwiązanych, tak? Bo zwykle tytuł jest pewną inspiracją tutaj. To nie jest tak, Państwo już wiecie, że szczególnie jeśli chodzi o Giovanniego Antoniniego, że ten tytuł jest pewną wskazówką, która no, przewija się poprzez wszystkie programy festiwalu z różnym natężeniem i z różnym jakby rozumieniem tego pojęcia, no bo wyzwolenie to oczywiście tak bardzo, bardzo w sposób oczywisty kojarzy nam się w tym roku z rocznicą odzyskania niepodległości, a tymczasem program, jaki Państwo, jak Państwo już zobaczyli, czy jak się przekonujemy, no właśnie tak bardzo oczywisty nie jest. Aczkolwiek jest mnóstwo wątków również właśnie związanych z tym. Ja może właśnie od tego aspektu zacznę, chociaż Giovanni, jakby ten aspekt jakby troszkę, on wynikał jakby z innego patrzenia się, bo myślę, że dla niego bardzo istotne jest to, co się dzieje w człowieku, tak, jeśli chodzi o wyzwolenie, od czego, do czego, z czego. I te wątki różne bardzo są ciekawie tutaj obecne w poszczególnych programach. A może zacznijmy od tak chronologicznie, jak Król Roger. Nie napisał tego Antonini w swoim omówieniu, bo on tutaj odnosi się do właśnie konfliktu, który wewnątrz człowieka zachodzi, właściwie wokół którego jest osnute dzieło Szymanowskiego,
a więc rozdarcie pomiędzy racjonalnością a instynktem, tak jak pisze Antonini. Ja bym chciał powiedzieć, że Giovanni nie znał wcześniej tak dobrze tego dzieła, ale był jeden powód dla którego jakoś bardzo, może mało ważny, ale Sycylia, tak, bo państwo wiecie, to jest artysta, który mieszka w Mediolanie na co dzień, jeśli nie podróżuje, nie koncertuje, ale również na Sycylii ma swój dom i zna znakomicie tradycję, historię tego, no można powiedzieć, wielkiego kraju, nieco odrębnego, ale z wielką przeszłością, z wielką historią i również bardzo, bardzo różnorodnego. I myślę, że to był jakiś taki klucz. Ta Sycylia jakoś go wciągnęła i zaczął studiować. Zachwycił się Szymanowskim i zachwycił się Królem Orgerem. Powiedział, tak, to musi być punkt odniesienia, punkt wyjścia dla całego festiwalu. No i zaprosiliśmy do wykonania tego dzieła nasze zespoły. No a z takich ważnych chyba informacji to, że Mariusz Kwiecień będzie solistą, Jacek Kasprzyk poprowadzi, Krystian Adrian Krzeszowiak wystąpi i kilku innych wspaniałych solistów. Jeszcze w tej chwili nie możemy podać nazwiska wszystkich, ale myślę, że to się stanie w ciągu dosłownie najbliższych dni. Więc Król Roger, wersja koncertowa, tak? Bo w tamtym roku mieliśmy taki sporo akcentów, bym powiedział, teatralnych. No, tutaj jakoś wybór został dokonany w ten sposób, że rozpoczynamy od koncertowej wersji Króla Rogera. Dalej, historia żołnierza. No, nawiązuje do tych wszystkich wydarzeń sprzed 100 lat, tak? Ale znów do czego wyzwalamy się, jakby od czego się uwalniamy. Często zdarza się, że wydaje nam się, że do wolności, a tymczasem popadamy w następne zniewolenia. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to będzie wydarzenie, bo nie tylko historia żołnierza, ale tam będą jeszcze również inne dzieła, będzie narracja, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo interesujący spektakl. Kolejny dzień to... No to taki bardzo, bardzo polski będzie, taki wprost polski, bo cóż bardziej nie spajało Polaków w wieku XIX, szczególnie w ich marzeniach, naszych przodków, marzeniach do odzyskania niepodległości, jak miejsce, które było, jest duchową stolicą Polski, Jasna Góra, to było zawsze święte miejsce dla nas i Józef Żebrowski, który jest związany z tym ośrodkiem, tam tworzył, tam w bibliotece jasnogórskiej znajdują się jego dzieła. Jest, bym powiedział, takim najwspanialszym przykładem sztuki, muzyki, która powstała w tym ośrodku. Marcin Józef Żebrowski i trzy dzieła maryjne, no bo oczywiście wybraliśmy dzieła maryjne, Rorate Celi, no powiedzmy, że jest to zapowiedź przyjścia tego, który nas wyzwoli, Magnifikat i msza bożonarodzeniowa. To jest też taki przekaz nadziei na wyzwolenie
jakby w rozumieniu takim po pierwsze religijnym, ale również wyzwolenia Polaków, którzy marzyli o wolności przez wiele dziesiątek lat zniewolenia. Chcielibyśmy to dzieło wykonać tak, jak ono było wykonywane, oczywiście Wrocławska Orkiestra Barokowa i tutaj chór chłopięco-męski. Tak wiem, że w czasach, kiedy Żebrowski tworzył to dzieło, nie było pań kobiet jeszcze wówczas, nawet jako solistki nie występowały, więc będzie to wersja z udziałem naszych chłopaków z chóru chłopięcego. Dalej. No, program, który zawsze się pojawia, taki nasz wątek edukacyjny, Młodzi Mistrzowie i ponownie Benjamin Bale, który już wielokrotnie współpracował z nami. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciekawa również propozycja. No i kolejne koncerty. Grand Levois, zespół, który już był na festiwalu, który zrobił niezwykłe wrażenie. Pamiętamy średniowiecznych, zaś Guillaume Demonchaux kilka lat temu, jego dzieła były wykonywane i znów prosił Świętego Krzyża. Ja jeszcze o miejscach za chwilkę na koniec może powiem. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo no, wielkie duchowe przeżycie móc znów uczestniczyć w koncercie tego wspaniałego zespołu. Kolejny koncert jest rezultatem takiego naszego udziału w programie Muskmasych On Air, który od wielu lat już realizujemy we współpracy z wieloma festiwalami muzycznymi w Europie. Więc cieszę się, że również w tym roku w ramach festiwalu Gracilia Vicantes taki program będziemy mogli Państwu pokazać. Orkiestra Leopoldinum z Collegium Musicale i to jest, myślę, że bardzo, bardzo ciekawa współpraca polsko-estońska z kolei. Zespół z Estonii przygotuje wspólnie z naszą orkiestrą to bardzo, bardzo ciekawy, różnorodny program. Pamiętamy o setnej rocznicy wyzwolenia Polski. Trzeba pamiętać, że w ogóle mapa Europy się wówczas no, bardzo zmieniła. Powstało szereg innych państw, które również obchodzą takie rocznice. Między innymi Estonia, tak? Między innymi Estonia, państwa bałtyckie. No, rozpadło się, jak wiemy, również Austro-Węgry. Powstało wiele nowych państw, więc tutaj wspólnie jakoś chcielibyśmy również świętować to z Estończykami, którzy obchodzą podobną rocznicę. Kolejny koncert, szef artystyczny Giovanni Antonini i to jest msza Missa in Tempore Bellè z czasów wojny, Paukenmesse, która była pisana w czasie wojen napoleońskich. No, pamiętamy Napoleona jako symbol, zresztą Haydn też został jakby zainspirowany i Beethoven, osobę, która miała jakby wyzwolić nas. No, wiemy, skończyło się to, jak Beethoven zareagował właśnie na to, że później no, ten piewca, nie wiem, właśnie wyzwolenia wolności, koronował się sam na cesarza. Jakby to też taki akcent pokazujący no, na taki wiele różnych aspektów tego pojęcia wolności czy wyzwolenia. O, bardzo ciekawy program, kolejny z udziałem włoskich artystów. Rozprawa o dobrowolnej niewoli właśnie. I
i Weber, i Mauricio Kagel. Trybun, który przygotowuje się do roli, no nie wiem, wodza, dyktatora, tak, to jeszcze taki niedoszły troszkę, no ale takich potencjalnych trybunów, którzy się przygotowują do tego, by rządzić światem i innymi, jest bardzo wielu, nie tylko kiedyś, ale myślę, że wokół nas też tacy wodzowie gdzieś tam się znajdują. No i to jest wszystko jakby z kolei jest tak skontrastowane muzyką Debussy'ego. To kwestia też rocznic, ale to pięknie, myślę, że jako kontrapunkt właśnie zabrzmi ta wspaniała muzyka. No a do tego jeszcze Webern i Schönberg. Schönberg, no wiadomo, że artyści niezwykle ekscentryczni, ale jeśli weźmiemy pod uwagę tego trybuna, który dyktatorem gdzieś tam chciał zostać i został, no to ci artyści z kolei no jakoś tam wyklęci byli przez no te oficjalne. Znów dotykamy historii troszkę późniejszej, tak, lat 30. Wiemy, co się wówczas działo, ale jak mówię, trybunów takich wokół nas być może jest wielu. Wróćmy do konceptu jeszcze jednego bardzo dla nas ważnego, opera, bo jednak będzie opera, właściwie już dwie takie, bo Król Roger w wersji estradowej, ta druga będzie, tak jak bym powiedział, w wersji scenicznej, ale bardzo oszczędnej scenografii, to będzie taka symboliczna, bym powiedział, inscenizacja Madame Curie i znów postać bardzo niezwykła. Myślę, że bardzo, bardzo mające poczucie swojej niezależności, no i w tym świecie też takim, powiedział, wówczas jest jeszcze na przełomie XIX-XX wieku, na pełnym ograniczeń konwenansu, szczególnie jeśli chodzi o kobiety, która nagle staje się no wielką postacią. Pierwsza kobieta zaproszona do akademii, tak, no to jest też pewien przełom, pewne wyzwalanie się od stereotypów rozumienia, nie wiem, roli kobiety, ale ja bym też nie ograniczał tego wyłącznie do kwestii tych płci, czy taka, no, wybitna postać, osoba marząca również o wolnej Polsce, wybitna Polka, i myślę, że tutaj to będzie bardzo, bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Opera była wystawiana już, tak? My zaprosiliśmy do zadyrygowania Wojciecha Michniewskiego, który dyrygował gdańskim wykonaniem tej opery. Cieszę się, że Elżbieta Sikora, z którą się przyjaźnimy, która jest związana przez wiele lat dyrektorowania naszego festiwalu Muzyka Elektronika Nowa, że jej dzieło będzie tutaj obecne na festiwalu Wrocławia Cantas. Proszę Państwa, zaprosiliśmy chór ukraiński Dumka. No, oni też świętują, oni też pamiętają ten 1918 rok w sposób szczególny. To jest taka, bym powiedział, może i bolesna część naszej wspólnej historii, ten 1918 rok, ale to znakomity zespół jest. Myślę, że to jest najlepszy chór Ukrainy.
No i program, w którym oni chcieli połączyć, chcieli zaprezentować z jednej strony dzieła polskiego twórcy, pokazując, prawda, że chcą jakby wspólnie no, nawiązać do wspólnoty jednak, więc Henryk Mikołaj Górecki, jego pieśni maryjnej Totus Tuus oraz utwory kompozytorów ukraińskich. Skarby wrocławskie od wielu już lat Enrico Onofri, tym razem i włoska muzyka, bo tutaj jest jakby najwięcej tych dzieł w naszej bibliotece. Tutaj chcę też dodać, że oprócz tych dzieł, które teraz się znajdują w bibliotece, tam będzie wykonane dzieła ze zbioru, z manuskryptów, w tej chwili w Berlinie się znajdują, ale również wrocławskich. I cóż, wielki finał, można powiedzieć, wyzwolenie ku wieczności, Verdi Requiem, no i znów Sercion Eret Gardiner. To jest chyba jedyny koncert, który poza Wielką Brytanią, chyba dwa koncerty, trzy w sumie daje z tym programem. Koniecznie chcieli przyjechać do Wrocławia i skoro tak, to zapraszamy. I to będzie, myślę, że wspaniały finał festiwalu. Proszę Państwa, zachęcam do wyszukiwania rozmaitych właśnie relacji pomiędzy tymi dziełami. Myślę, że to motto jakieś jest jednak inspirujące i okazuje się, że bardzo, bardzo różne aspekty może tutaj obejmować naszego życia, naszych emocji, naszych dążeń, aspekty dotyczące naszej historii, teraźniejszości, jestem przekonany, bardzo również. Koncerty w Narodowym Forum Muzyki, oczywiście w sali wielkiej, ale też we wnętrzach historycznych, w kościele uniwersyteckim, w kościele Świętego Krzyża na Ostrowiu Tyjumskim, tutaj w kościele Świętej Doroty, tutaj po sąsiedzku w naszej parafii Stanisława Doroty, to Państwo widzą ten kościół, widać chyba, nie ma. Widać. Tutaj akurat nie widać, ale się tam na balkonik wyjdzie, czy na plac, to widać w salach uniwersyteckich. Oraz jak już tradycyjnie od wielu lat w salach, kościołach Dolnego Śląska. Praktycznie mamy już rozplanowane również Dolny Śląsk. Na razie nie chcemy jego ogłaszać jeszcze, bo to jest taka bardzo techniczna historia. Samorządy mniejszych miast, właściwie w tej chwili oni tam liczą te swoje budżety, już mniej więcej wiedzą, ile mają, więc te decyzje są podejmowane tam, bym powiedział, nie z tak dużym wyprzedzeniem, ale jesteśmy w dobrych relacjach z lokalnymi samorządami i też z centrami kultury, z którymi bardzo dobrze współpracujemy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tegoroczną edycję, cóż jeszcze mogę powiedzieć, troszkę podobny z serii jakby afisz. Proszę tutaj puścić Wozy Fantazji. Nie będę chciał komentować, co autor miał na myśli. Myślę, że bardzo, bardzo tutaj można byłoby dużo na ten temat powiedzieć. Wszystkie tutaj skojarzenia są uprawnione. Poza tym, cóż jeszcze? Bilety wciąż myślę, że na takim poziomie, który jest dostępny, więc kalkulowaliśmy. Oczywiście są gwiazdy i to trochę kosztuje, ale myślę, że też będą takie
ceny, które są dostępne dla wielu naszych melomanów. Bardzo dziękuję za ten okres, który właśnie dzisiaj kończyłem, przygotowania koncepcji programu, właściwie przygotowania całego programu. Z wszystkimi artystami jesteśmy już umówieni, więc i logistyka, i sprawy formalne są jakby w toku, na bieżąco oczywiście. Myślę, że tutaj jak zwykle drugi program Polskiego Radia, czy telewizja się włączy. Mamy zainteresowanie również telewizji jakby międzynarodowych. Cieszę się, że mogę Państwa zaprosić na 53. festiwal Wrocławia Cantas imienia Andrzeja Markowskiego. 7-16 września 2018 roku. Wyzwolenie. I zapraszam Państwa na koncerty. A teraz, jeśli macie Państwo jakieś pytania, chętnie. Jeśli będzie dłuższe, to zrobimy połączenie z Italią. Może tam Giovanni Antonini odpowie. Proszę? Pan profesor Bogusławski. Tak jak w tamtym roku, profesor artysta plastyk z Gdańska. Ja mam pytanie, ponieważ się ucieszyłam, że wróci Madame Curie właśnie z panią profesor Sikorą, ale zastanawiam się, czy nie można było jednak pokazać wersji takiej, jaką pan Michniewski przedstawił razem ze scenografią. Będzie scenografia. Ja powiedziałem, że to będzie opera, tak. To nie tak jak Król Roger, bo Król Roger będzie estradowe wykonanie. Madame Curie będzie operą, znaczy będzie scenografia. No to dziękuję, dlatego że mam te piękne fotografie, które dostałam od Agnieszki i w związku z tym sobie pomyślałam, że gdyby to była tylko wersja koncertowa, to by trochę brakowało. Będzie scenografia. Dziękuję. Będzie scenografia, tylko że proszę Państwa, to jest tak, że no nasza sala troszkę inaczej wygląda niż sala opery bałtyckiej. I to jest kwestia adaptacji, kwestia wykorzystania też zaplecza naszego, ale już tutaj w tamtym tygodniu, dwa tygodnie temu chyba, tak, była ekipa, był pan Michniewski właśnie, był reżyser i scenograf właśnie i oglądali salę i będzie to wszystko jakby dostosowane do naszego obiektu. Także będzie. To nie zrobimy z tego takiego koncertu bez tylko. Tak. Jasne, jak najbardziej indywidualne rozmowy. Ja tylko muszę powiedzieć tak, bo ja trochę tutaj czuję się jako nie wiem, jakby to powiedzieć, poseł sprawozdawca, tak? Nie chcę mówić, że nie brałem udziału w procesie, bo to są naprawdę rozmowy. Znaczy, Giovanni jest osobą taką, która drąży, która rzuca pomysły, wracamy do tych pomysłów, dyskutujemy. Myślę, że będzie fantastyczna okazja tuż przed festiwalem, żeby jeszcze z nim porozmawiać może. Dla mnie jest istotne to, że no dobrze, jeśli wykonujemy, nie wiem, Karla Filipia, Emanuela Bacha czy Franza Xaviera Richtera symfonię z okresu Sturm und Drang, tam gdzie skrajności są, jakby stanowią o stylistyce, tak? Można powiedzieć, te dzieła są takie czarno-białe, tak? No i takie wykonujemy, że są. Jak szybka część, to szybka, wolna, to wolna, jak głośno, to bardzo głośno, jak cicho, to bardzo cicho, tak?
To ja bym powiedział tak, że cieszę się, że ten festiwal Wrocławia taki nie jest właśnie, tak? Że nie jest festiwalem czarno-białym albo biało-białym czy czarno-czarnym, tylko jest festiwalem wielu odcieni, wielu znaczeń. Jest festiwalem, który mam nadzieję wciąż jest finezyjnie budowany, jeśli chodzi o programowanie, który dotyka, bym powiedział, głębiej niż tylko do kartki kalendarza, gdzie tam odhaczamy, że 100 lat minęło, tak? I mam nadzieję, że również Państwo takie wrażenie odniosą po wysłuchaniu koncertów, tak? Że ten program jest naprawdę bardzo, bardzo głęboki, ciekawy i odnoszący się wbrew pozorom do nas również. Słucham. To ja w takim razie dziękuję za tą część. Dziękuję jeszcze raz tym wszystkim, którzy przygotowali ten festiwal. No i teraz zaczyna się już taka praca, bym powiedział, realizacyjna. Przede wszystkim chcielibyśmy mieć publiczność. Jestem przekonany, że publiczność będzie, nie tylko dlatego, że potrafimy ją sobie zorganizować, że publiczność zachwyci się i wykonawcami, i tym programem, i wypełni nasze sale koncertowe, kościoły, sale uniwersyteckie. Dziękuję pięknie.